Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Alok i kolejny odcinek przed nami. Jest ze mną Kaczor. Cześć. Jest Kaczor, jest zabawa. A no. Dzisiaj, jak widzicie, będziemy się bawić w... Kaczor? Co? Co się będziemy bawić dzisiaj? Dzisiaj bawimy się w bawełnę, moi kochani, i jest to w sumie nasz test, bo jeszcze nigdy tej uprawy nie uprawialiśmy. Co od prawej? W sumie możemy od prawej jechać. I w sumie... Alok wpadł na ten pomysł i tu zgoda tego zachęcił, no i sobie tutaj działamy. Tak, ale naprawdę, ja jestem ciekaw. Ej, ale wiesz, że ty to masz cały czas opuszczone, nie? Co opuszczone? Czekaj. Teraz to zagniszko po prostu, tą no. Żniwiarkę, czy jak to nazwać, nawet nie wiem jak. Oho, zaczęło się. Ze środka jedziesz, czy z zewnątrz? Czekaj, łooo. Ty, ale to fajnie wygląda. Kikuty. Kurwa, sam masz kikuta. Przepraszam za przekleństwo, ale zapomniałem się, a wiesz, że dzisiaj jestem... Czekaj, stój. Moment. Ale nie wymaga za orki. To dobrze. Możemy jechać dalej. To czasem nie jest tak, że to odrasta? Bawełna? No. Byłoby miło. Nie byłoby miło, bo... Byłoby wyśmienicie, gościu. Strasznie źle byłoby i mi by to nie pasowało osobiście. Nie, no wydaje mi się, że nie odrasta. Ale przynajmniej to... nigdzie nie jest tak napisane, żeby odrastało. Ale zawsze mogę się mylić. Dookoła jedziemy, czy zawracamy? Nie wiem, jak chcesz. Ty cały czas robisz, kurde, takie... Nie umiesz tego opanować. Ja pojechałem prościutko, elegancko, jest rządek zrobiony. Tak, zaraz będę widział, że pracownik A zakończył pracę. Nie, bo sam działam cały czas. Aż to jest dziwne, bo przeważnie puszczam pracownika właśnie. A, wiesz, że to pole, nie? Jakbym je połączył, te dwa pola, to nie pojedzie pracownik równo. Patrz, ci zademonstruję. Widzisz? Teraz jedzie pracownik. Do takiego... Równo, do tego... Ale zawsze było tak, że jak puszczałeś pracownika, to... A teraz jeździ w konkretnych czterech kierunkach. W 8, no, powiedzmy. I właśnie nie pojedzie prosto tak, jak ty go ustawisz, tylko on pojedzie według tych swoich, z tego swojego układu współrzędnych, nie? Mhm. Ty, no ale to powinno teoretycznie. Nie, on jeździ teraz względem mapy, jeździ na krzyż i na X, nie? Mhm. I dużo masz? Ja już bym chciał mam mieć, dużo? Ja już bym chciał mieć belkę, nie? 1600 mam. A ja 1700. Kurwa! Ty, jaki omijak! Co za amator, z kim ja pracuję? Ej, wiesz co? Właśnie tak widzisz, bo ja teraz powiedziałem... Moim zdaniem to można mówić. Co można? W sensie... No jakbyś chciał powiedzieć słowo na K, tylko nie przez W, tylko przez E, co nie? Kurwa, no. No, bo właśnie oglądałem sobie tego youtubera, o którym ci mówiłem, że tam zgarnął 10 tysięcy na live'ie. No. No i on właśnie mówi w swoich filmach kurwa i mu monetyzacji mu nie zabierają. No. No bo kurwa to jest takie humorystyczne. Mhm. Kurwa, Piotr. Piotr. Dobra, to już... Kurwa, Marcin, szybciej. Tyle śmieszne możliwe. Co, ja? No. Ja Ej, wiesz, że mam na drugie Piotr? Jasne. No ty jak masz A tata drugie? Janusz, mama Grażyna? Co? Tata Janusz, mama Grażyna? Nie, ale tata też ma polskie imię. Dumnie je nosi. Jakie? Nazywa się Leszek. Leszek? Tak. Mama? Marek. Ewa. Co, ja? Marek. Ewa. Ewa. Tak. Nie tak jak twoja, czyli... ten. No, co powiesz, lepiej Brian się zastanów. Brian i Jessica. Jessica. Znasz piosenkę Jessica? Jessica. No. Tylko buzi daj, buzi daj. Raczej, że znam. Kto nie zna? Ej, ja mam 2800, dopiero mam 2900. I tak na moje oko to 6 rządków łapię. To akurat no tak. No tak, widzę. Ej, w ogóle ostatnio ten, widzisz,
Ostatnio się kontaktowałem z naszą koleżanką Weroniką. Pamiętasz? Weronikę? Aha. Harbuzy. Jak? Harbuzy. Nie kojarzę coś. Znaczy, coś mi się kojarzy imię Weronika. Nie pamiętasz? Ale ham mojego... Ej ludzie, to jest taki ham. On mojego imienia też nie pamiętał, jak wróciłem tutaj. W sensie, wróciłem tutaj. Jak w ogóle, to jest śmieszne stwierdzenie. Cały czas z nim gadałem, cały czas graliśmy w CS-a, tylko że nie nagrywaliśmy. Jak zaczęliśmy grać w FS-a, to on się mnie pyta, jak ty masz w końcu na imię, no... Czekaj, a Znam je Weronika, chłop a tyle jakoś czasu. mówiliśmy o tą Weronikę? No, miała taki... swoją taką ksywę. No to jaką? No to... Po ksywie Co? to pewnie skojarzę. No, zgaduj ty. Jakie dziewczyny się przewinęły, no... Przewinęła się truskawka, to pamiętam, ale to nie jest ona, bo ona miała na imię Natalia chyba. Chyba, No. nie jestem pewien. I była jeszcze Kajoko. No i drogą dedukcji. I jeszcze trzecia była? Sherlocku. Co? Jeszcze była ta Weronika, tak? No, nie. Sobie już odpowiedziałeś na pytanie, że były dwie dziewczyny. Jedna miała na imię Natalia, a druga to była Kajoko i... No to czyli Kajoko, Weronika, tak? Drogą dedukcji już do tego doszedłeś, a on... A czyli była trzecia? No bo ty to tak zagrałeś, że tak się wyszło. Tak, no i co u tej Kajoko, no? No i chciała z tobą rozmawiać. I ze mną rozmawiać. I pisała ze mną na Facebooku. No i miałem z tobą o tym gadać, ale tak wyleciało mi z głowy totalnie i teraz mi się przypomniało z dupy. Kajoko to możesz dać TeamSpeaka jak chce. No. I tak mi się przypomniało o tych harbuzach. Ale o harbuzach nie pamiętam. A, widzisz, teraz mi się przypomniało. Nie, mówię, no nie pamiętam harbuzów. Nie pamiętasz? No nie, ale podejrzewam, że coś to jest ty z Minecraftem wymyśliłeś w pewnie. głąbie. Co? Nie, to nie chodziło o Minecrafta. Nie? No to nie wiem, jeśli chodzi, gościu. No to później ci powiem. To nie można mówić na odcinku. A, czekaj! Nie, to nie może być to. Jak nie? Chociaż jak tak mówisz... To może być to. To może być dokładnie to. Czekaj, bo coś było takiego, ale nie jestem pewien. Rozróżnij harbuza od harbuzów. Harbuzy to liczba mnoga, tak? A, czyli chodzi o jednego harbuza? Nie, chodzi o harbuzy. O harbuzy, konkretnie o dwa. Ja tego nie powiedziałem. Ale tak? Chodzi o to? Konkretnie o dwa od razu, nie? Coś, kurczę, coś się zaczyna kojarzyć. Tam to wymyśliłeś, pajacu. Ja to jestem jednak mistrz dedukcji, kurczę. Ale nie pamiętam, o co chodzi dokładnie, w sensie w jakby skąd do się to doszło. Wzięło. A, już wiem! Pamiętam! Wspomniało ci się? Tak, bo to chodziło o H! Brawo! Tak! I to tak. Pamiętam, że to... To ona zaczęła, aż tak powiem. I ja dokończyłem. Zgadza się? To tak nie, było? Ja to inaczej pamiętam. Ja to inaczej pamiętam, a nie będę cię ośmieszał przy twojej widowni. Dobra, milcz już. Okej. Ale w końcu ci się udało. Ej, pomyśleć... Głupie przypomnienie wiadomości od Kajoko, jaki długi temat nawinęło. A ja już mam 7 tysięcy. No ja już mam 6. Czyli właściwie za chwileczkę byśmy mieli bo, pierwszą belkę, to z tego pola ty, mogą być dwie już, czaisz? Tak, bo ty, wiesz co, zauważ, że ty jedziesz tak, żeby jak najwięcej brać, a jadę tak, żeby było do równego. Znaczy, no ja biorę w tej chwili na przykład 7 rządków, nie? No ja biorę przykładowo teraz 2, 4, 6. To i tak jest dużo, czasem biorę po 5. Na przykład za chwilę będę brał 5. Ale muszę brać po 6, bo to omija, jak się robi. No i cały czas narzucasz na mnie, na moją stronę. O, no i właśnie z tą Kajoko. A jeszcze z Miyoshi nagrywałeś też. A, jeszcze Miyoshi była, no. Ale to ona była chwilę w sumie chyba. No, Natalia się nazywała. Też Natalia? Mhm. Ale Miyoshi... Ja nie nagrywałem z Miyoshi chyba.
Jak nie? Minecrafta z nią nagrywałeś. Nie, to ja z Kajoko nagrywałem chyba. Z Miyoshi też nagrałeś. Chyba z dwa albo trzy odcinki. Tak? A wiesz, że w ogóle Miyoshi jest moderatorką u Daniela Magikala na streamie? No to... To mogła z nami nagrywać faktycznie. No to z jednym już patologicznym youtuberem nagrywała. No to już mogła Alok moderować się stracił z YouTube'a, to zaczęła jej też nagrywać z Magikalem. Zacznie nagrywać, no na razie jest tam moderatorką. Kto wie, może za jakiś czas zacznie z tobą. A to już naprawdę by awansować musi, nie? No, to już by była gruba przesada. Z kim jak z kim? Jeszcze z Magikalem rozumiem, ale ze mną? Ej, ja chcę kurde w końcu widzieć tą belkę do cholery. W sensie wiem jak ona wygląda, ale chciałbym to widzieć na własne oczy. A co mi tu jakieś kurcze? Ty też masz także z tyłu na tych jakby, nie wiem, łańcuchach, czy oczkach, czy jak to tam, latają ci takie czerwone, zielone paski jakieś różne? Na tych czy to jest łańcuchach? Jakiś Nie. błąd graficzny chyba? Ale znowu u ciebie. Weź byś, wymieniłbyś tego szrota. Sam jesteś szrot. Chyba jak mój komputerek się ładnie spisuje. Taki staruch, zakurzony. W ogóle odkurzasz komputer? W sensie, to nie powinno się odkurzać, powinno się sprężonym powietrzem. No. Czyścisz komputera? No, odkąd go mam, chyba był dwa razy czyszczony. A ile go masz? 3-4 lata? Szkoda tego. No ja czyściłem mojego dopiero raz, a mam go z... Boże. Nieważne, dobra. Co, co, co? Powtórz, powtórz? Ja to mam nagrane, gościu, nie? Zresztą powtórzę sam. Czemu ja to powiedziałem? Ja czyściłem mojego dopiero raz. A ile go masz? 20 lat już prawie jest. No to pewnie nie. Jeszcze ci pół stodoły zajmuje, co? No. Nie, nie jest taki duży. 16 cali. A to ty na lapku grasz? Co? Nie, no coś ty na stacjonarce. A teraz o czymś innym mówiłem. No nieważne. Znaczy, domyślam się o czym mówiłeś, ale nie pasuje mi tutaj 16 cali. A właśnie to raczej pasuje. Powiedziałbym to coś krótsze, nie wiem, tam w kilku centymetrach raczej, nie? Wiesz, w twoim przypadku, jak masz za ciasne spodnie, to on cię uwiera w udo, a w moim w kolano. Coś podobnego. To ty masz bardzo krótkie nogi. Nie. Stary, ty masz kolana od razu pod pachwiną? Nawet w sytuacji starej takiej, wiesz, podbramkowej, to nawet uwiera w kostkę. No ja to muszę trzy nogawki nosić, nie? Ja to się dookoła nie mówiłem. No, no. O ja. Dookoła brzucha. Faj, a że duży brzuch masz duży, nie? No, chłopie. Ej, ty, będą dwie belki z tego małego pola, to z tamtych dużych będzie ogrom, ty gościu, ja... Ja 10 ton. Ja na tej bawełnie zbiję kokosy, gościu, nie? Tylko ja chłopie, coś... ile to trwa? No trwa trochę za dużo, ale wiesz co, tutaj trwa też dużo, bo... dużo mamy zawracania. Znaczy, no. W sensie, wiesz, obrotu przy każdym narożniku, nie? A tam, co puścimy pracowników. A tam właśnie, możemy sobie poprzeczniaki ze 3-4 zrobić. Znaczy, no, powiedzmy, że... Dwa albo trzy razy przejedziemy oboje poprzeczniaka. No. Dwa razy wystarczy. Tak myślę, policzyłem cały sobie. Cały czas coraz mniej. No, dwa wystarczy i pracowników puścimy, nie? Więc no. Jakby możemy zająć się czymś innym, a bawełna się będzie kosić. Chyba kosić, bo właściwie nie wiem, czy to jest koszenie, czy jak to nazwać, bo zbiór. Mówię. Po prostu zbiór, nie? Tak. No, bo... najbardziej taka chyba... No bo to tak kurde, jak tak patrzę, że te łodygi, te badyle zostają. Kikuty. To ciekawe, na jakiej podstawie to działa. Kikuty. Nie no, ale takie kikuty zostają, to tak mi się to, wiesz, szybko kojarzy ze zbieraniem, kurczę, jakichś oliwek. W sensie, że zdrapujesz z drzewa, nie? Porzeczka. Mi się to z porzeczką kojarzy. Porzeczka no, też, no, w sumie. Działa na tej samej zasadzie. W sensie na tej samej, no przesadziłem, no ale na podobnej zasadzie. Też idzie kombajn, który wytrzepuje owoca,
zostawia szaczki, nie? Ej, tak myślę, że jakbym tą bawełnę sprzedał, kupię sobie może tutaj to pole dodatkowe obok, co jest, nie wiem jaki to ma numer nawet, 30? Tak, 30. Kupię sobie tą 30 i tutaj sobie będę obrabiał sam zboże jakieś, a bawełnę będzie pracownicy będą kosić cały czas na tamtych polach. 30, 30. Będę miliarderem. Ja mam 11 ton już. No ja mam 12,5. O ty skubańcu. Będą dwie belki tu. Kurde, ja bym sobie zjadł coś takiego dobrego. Bawełny? Nie wiem. Bawełny. Z brzucha. Później bym... Czek. Bawełny z pępka byś zjadł. Nie wiem. Boże, fuj. Ty, ale tak już jak jesteśmy o jedzeniu, gadamy. Jaka jest taka rzecz, której byś nie zjadł? Zjadłbyś na przykład robaka? Umiałbyś zjeść? No zależy jakiego. Bo tak jak są teraz dużo osób, widziałem jak wrzucono na YouTube'a te filmiki z obrzydliwym jedzeniem, to często kupują te gotowe robaki tak, do jedzenia. Tak, te gotowe robaki takie smażone, co się je smaży. Nieraz takie są brązowe, smażone. Brązowe jakby, nie? Takie. O to różne, ci są przeróżne. Jeśli chodzi o te takie, one chyba naturalnie są białe, tak przynajmniej je wyobrażam sobie. A po właśnie tak przy rządzeniu one są brązowe, takie brązowieją. I są takie chrupiące, to te bym zjadł. Myślę, że jakiegoś większego oporu bym nie miał. Nie, bo są różne, wiesz, są te jedwabniki, idzie nawet te kupić, termity. No nie, no kurczę, wiesz co, no, ciężko mi powiedzieć, no a ty co byś zjadł? Ja bym, zjadł chyba, raczej nie zjadłbym na pewno... Miałbym ciężko zjeść ślimaka. Nie wiem, czy nie, przeciwnie. Zjadł. Ślimaka akurat bym zjadł bez mrugnięcia okiem. Kota bym zjadł. Nie, no to też. To kota, psa, jakby było przyrządzone mięso, nie, też no, bym psa zjadł. Bym nie chciał jeść, kurczę, wiesz? Za bardzo lubię psy. Ja też lubię i psy, i koty, ale... W sumie cielaki też lubię, a wołowinę wpierdzielam jak dziki. Ja też. Znaczy wołowinę, no cielęcinę, wołowinę. Nie, wiesz co? Ja bym miał problem z pająkiem. No na pewno bym nie zjadł, bo mam arachnofobię, więc. Serio? No. Ja też się brzydzę, a jak sobie pomyślę, że człowiek w ciągu roku zjada... No jak to, widzisz, o, rozpowszechniasz kolejny mit, to jest mit. Nie tak? Zjadasz pająków w ciągu, w nocy, bo śpisz. Nie zjadasz pająków, to jest mit. A patrz, jak się ten ma arachnofobię, to jak się ten... No nie, no to jest mit, no. Nas tego na biologii uczyli. Tak, no. Serio, naprawdę, babka na biologii nam o tym mówiła, tak bym no, ci tego nie gadał. Trzeba było się jej zapytać, czy Ziemia jest płaska. Gimnazjum. Się śmiejesz. W sumie czego się dziwić, jak ty z Włodzisławia jesteś. No. Nie chodziłeś do szkoły, na biologię pewnie do Włocławka jeździłeś, co? Tak. Nie, ale czemu to jest mit? No to jest mit, no nie ma takiego czegoś, no nie. Bo ja słyszałem kiedyś historię opowiadała taka jedna dziewczyna. No słuchaj, no mogło się zdarzyć, że ktoś, wiesz, sobie kurczę, zjadł pająka tam. A to że człowiek zjada około pół kilo robaków przez całe życie, nieświadomie, to co, to też jest mit? Nie, to nie jest mit, dlatego że jesz czekoladę, jesz pijesz sobie kakao, kawusie, ty, tam są robaki. Wiesz co? Ej, właśnie, aż mi się przypomniało. Moja matka zawsze daje na szafę po prostu banany, co nie? I na szafkę w kuchni. No tam wiadomo, tam się gdzie się wszystkie rzeczy przyrządza i w ogóle. Zawsze jest tam taki koszyk, tam są banany, tam jakieś jabłka i różne tam owoce, co nie? No i cały czas tam kupuje i wymienia na świeże. I ostatnio jak kupiła banany, kuźwa, cztery takie małe pajączki mi zapierdzielały po tej. Po kuchni. Pierwszy raz w życiu takie pająki widziałem. Nie wiem, co to było za dziadostwo, nie? Wziąłem laczka, wybiłem to w pizzę. Naprawdę. O ja. Nie, ale pamiętam. Serio. Pierwszy raz takie no, pająki widziałem. No, nie wiem. Podobnie mogły być w bananach. A słuchaj, ten. Śmiać mi się chciało z mojego kuzyna, jak kiedyś na wsi byliśmy. Idziemy przez ten. W oborze byliśmy, nie? Przechodzimy przez korytarz w oborze. I sznurki no. od siana, od słomy, od snopków, po prostu sznurki wisiały na ścianie, nie? A no. Takie wieszaki były zawsze, jak się dawało bykom czy tam krowom,
to się tam sznurki odwieszało, nie? No i No. z tych, taki pęk już się dosyć duży zrobił, dosyć długo wisiał. No i kurczę, ja tak przechodzę, nie, patrzę, jakiś pająk taki idzie, nie wiem, co to był, taki czarnuk typowy, nie, wiesz, tam jakiś kątnik czy No. coś tam. No i kurde, widzę, że ten czarny pająk, nie, tak się, wiesz, wystraszyłem się, nie, i odskoczyłem od tego. I mój kuzyn przechodzi, nie, obok tego pająka, mówię, ty zobacz, nie. No, on tak zwisał, wiesz, sobie powoli się spuszczał na tym, na nici, nie, na No, na swojej, tym, prymordy, no. na pajęczynie. No. No i on tak spojrzał na niego, stanął, tak wiesz, tak stanął, popatrzył, jeb, tak pięścią, nie, mocno, między pięścią a ścianą był ten pająk, nie. Jak przypieprzył, pająk się rozbryzł, co prawda, nie, ale ten później chodził parę godzin i z tym że go pięść boli. Ale tak mu przypieprzył temu pająkowi, że daj spokój, nie. Ale to było takie zajebiste, wiesz, on tam idzie, nie, popatrzył się tak, puf, i Jak gadasz stuknięcie. o kuzynie i o pająku, to aż mi się przypomniało, jak spałem z kuzynem u babci Aha, i spaliśmy w jednym aha, łóżku, co nie? aha. No bo wiesz, jak to dzieciaki, kurde, na wakacje Jak przyjeżdżały, tam no to dzieciaki po 18 lat. ten od razu tam No skojarzenia ma. dobra, no już, no ja No też i spałem z kuzynem. raz w dupę to nie pedał, dwa razy prawie jak brat. No dobra, No i dobra. ten. I wiesz, tak leżymy, nie? Rano już, raczej jak, no Boże, obudziliśmy się rano. Popatrzyliśmy sobie w oczy. Bo mnie generalnie mnie obudziło, że wiesz, że coś Co cię obudziło? No powiedz. czuję, że coś po mnie chodzi, nie? Co? I kurde, zapierdzielał największy pająk, ten taki czarny, co nie? No. Kurde, taki typowy czarny polski pająk. Wiedziałem, że on jest z Rzeszowa, czy z jakiejś innej, czy z Włocławka, czy z jakiejś innej głupiej miejscowości, jakiegoś Turka, czy czegoś takiego. Był tak wyrośnięty, jakiś zmutowany. Ja tak jak go zajrzałem, że on mi idzie po ręce, złapałem go dosłownie za jedną tą odnogę i rzuciłem nim przez cały pokój za telewizor, nie? Ale jaki to był widok, jak on tak zapierdzielał w powietrzu. Ja bym się zesrał, jakbym takie coś zobaczył. Ja się też obsrałem. Nawet teraz mi ciarki przechodzą, jak o tym mówisz. Nie przepadam za pająkami. Nie jestem jakimś, żebym się jakoś nie wiadomo bał, ale nie przepadam. Ale ja teraz, jak mieliśmy przeprowadzkę z firmy do firmy, nie? W No. sensie stary budynek opuszczaliśmy i szliśmy do nowej hali. No i już wiesz, powoli tam przeprowadzka, nie? Wiesz, tutaj kartony zabierają, tu coś, wiesz, nie? I te pająki No. wszystkie, które tam przez te lata się wyhodowały, zaczęły wychodzić. I ja sobie siedzę, nie? Weekend był. Siedzę sobie w robocie, nie? Przy komputerku. Stary, i z 50 cm od mojej głowy, od mojej twarzy, tylko mi coś mignęło w oku czarnego, nie? Ja się odwracam, nie, na ścianę patrzę. Ej, stary, jak pół mojej ręki. Pająk, nie? O kurde. Człowieku, jak wypiratowałem stamtąd, nie? To fotele tam stało, nie wiem, 6 chyba foteli tych biurowych. To jak ja tego pająka zobaczyłem, to te fotele tylko frukały po całym biurze, nie? Ej, te, no. Tak wypieprzyłem z tego biura, to się w głowie nie mieści, nie? Tak obsrane zbroje. Obsrałem Wołam zbroję. ziomka, nie? Mówię, chodź tutaj, nie? Pokażę ci coś, nie? On jeszcze sobie zaparkował ten pająk obok mnie tam. Mówię, chodź, zobacz, nie? Ten podszedł, mówi, ja pierdziele, nie? Ty, ściągnął laczka, nie? Chciał go zabić i mu uciekł. Ja mówię, I do gościu! dzisiaj to gdzieś tam żyje. No, ale już tam, na szczęście, już tam je nie ma, nie? On mówi, gościu, coś ty zrobił, tego teraz szukaj, nie? On uciekł za rozdzielkę taką, nie? No i tyle go widziałem. No i tyle go widziałem. No, ale Ale ziomka później, czy nie? pająka? Co? Ziomka Nie czy no, pająka? pająka. Bo już Ale. myślałem, że pająk wpierdzielił ziomka, jak go próbował zabić. Nie. Ale potem. A ile masz w pojemności? 17 tysięcy prawie. To wiesz co, daj mi zebrać, ja tu belkę. Albo wiesz co, nie, w sumie wysyramy belki tam na tamtym polu. Sorry, stuknąłem cię. Dobra, Aha. i kończymy ten odcineczek, moi mili, bo już czas nam minął dawno. Tak. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Dajcie znać, jak wam się w ogóle podoba i czy się cieszycie, że wróciliśmy na YouTube. Dobra, to tyle. Trzymajcie się do następnego. No i cześć! Pa, pa.